Piątek 27 kwietnia w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim zapadł wyrok w głośnej sprawie śmiertelnego pogryzienia przez psy 5-letniego Kuby Skatlewa. W toczącym się przez pół roku procesie wysłuchano kilkudziesięciu świadków. Podobnie jak rok temu, tak i teraz finał sprawy przykuł uwagę ogólnopolskich mediów. Pierwszy, skarżonego Edwarda Klimka uznaje za winnego popełnienia zastępu czynu z tym stanem, że należy na bezpośrednie niebezpieczeństwo małoletniego Kubawa i spowodowało jego śmierć. To jest przestępstwa z artykułu 160 paragraf 1 KK w zbiegu z artykułem 155 KK w związku z artykułem 11 paragraf 2 KK i za to na podstawie artykułu 155 KK w związku z artykułem 11 paragraf 3 KK wymierzam karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Punkt drugi. Skarżonego Roberta Aleksandrowicza uznaje za winnego popełnienia zarzutnego czynu z tym ustaleniem, że naraził na bezpośrednie niebezpieczeństwo małoletniego Kubawa i spowodował jego śmierć. To jest przestępstwo z artykułu 160 paragraf 1 KK w zbiegu z artykułem 155 KK w związku z artykułem 11 paragraf 2 KK i za to na podstawie artykułu 155 KK w związku z artykułem 11 paragraf 3 KK wymierzam karę 2 lat pozbawienia wolności. Punkt tak. Proszę usiąść od poda ustępu, który ocenie sądu w mniejszej sprawie stan praktyczny jest jasny, a można by było ustalić na podstawie zeznań bezpośredniego świadka zdarzenia. Otóż świadek Riedel bezpośrednio po zdarzeniu przesłuchanych wskazał, że to nie jeden pies, a psy gryzły i szarpały chłopca. Świadek powtórzył to później, udzielając wywiadu jednym z telewizji. Nie zrozumiałem do sądu powodu, świadek zaczął wycofywać się z tej wersji, prezentował wersję inną, wskazywał, że był jeden pies przed to i to jest pierwszy punkt rozumowania. Trzy psy szarpały i gryzły chłopca i od tego należy zacząć. Po pierwsze. Po drugie, żaden z oskarżonych nie dochował chociaż minimalnej staranności, żeby zabezpieczyć psa. Suki oskarżonego Klimka biegały i zaczepiały mieszkańców Kaklewa od jakiegoś czasu. Zaś oskarżony Aleksandrowicz w sposób nieudolny próbował zabezpieczyć i to poniekąd przemawianego korzyść kojec. Niemniej zabezpieczenia były na tyle nieskuteczne, że pies i tak bez problemu, kiedy chciałby, dostawał się z kojca, biegał po wsi razem z sukami. Po trzecie, jest ewidentnie oczywiste, że na osobach, które są właścicielami psów, ciążą szczególne obowiązki i osoby te winny doprowadzić do tego, żeby te psy po pierwsze nie biegały po terenie otwartym same bez nadzoru. Po drugie, ani oskarżony Klimek, który w istocie, co wykazał przewód sądowy, no, nie interesował się losem psów, ani oskarżony Aleksandrowicz nie zapobiegł, aby te psy poza posesjami nie przebywały. Sąd zmienił opis czynu z uwagi na treść orzeczenia Sądu Najwyższego, niedawno wydanego, że to zagrożenie, które zostało sprowadzone, nie było zagrożeniem abstrakcyjnym, dotyczyło mieszkańców wsi, a dotyczyło tego chłopca, który na skutek zdarzenia poniósł śmierć. W ocenie sądu poprzez zaniechania te podmioty, na których ciążył szczególny prawny obowiązek, doprowadziły do tego w sposób rzecz jasna nieumyślny, że chłopiec śmierć poniósł. Co do kary. Kara została zróżnicowana, jeśli chodzi o oskarżonego Klimka, oskarżonego Aleksandrowicza. Jeśli chodzi o oskarżonego Klimka, dlaczego? No nie można zapominać o tym, że oskarżony Aleksandrowicz mimo wszystko jakieś kroki podjąć próbował. Psa zamykał. Nieskutecznie, bo nieskutecznie nas zamykał. Przy tym też oskarżony Aleksandrowicz na początkowym etapie postępowania przyznał się do winy w reżimie struchę. Później zaczął się z tej wersji wycofywać. Zdaniem sądu kara powinna być karą, która spełni swoje cele. Po pierwsze, będzie należną odpłatą za zdarzenie. Sąd sobie zdaje sprawę, że no, nie da się cofnąć czasu i życia chłopców przywrócić się nie da. Ale po stronie oskarżonych wina jest tak duża, że zdaniem sądu nie powinno się to kończyć innym orzeczeniem, jak orzeczeniem, które skutkować będzie pozbawienie wolności u oskarżonych. No. Rozważał sąd ewentualność warunkowego zawieszenia wykonania kary, ale żeby było warunkowe zawieszenie kary, to musi być, jak to się określa, pozytywna prognoza kryminologiczna. Co do obu skażonych z uwagi na ich postawę w toku procesu, takiej pozytywnej prognozy kryminologicznej sąd się nie dopatrzył. Tyle jeśli chodzi o karę. W tej sprawie wyrok jest jak najbardziej słuszny, albowiem jest on zgodny z wnioskami prokuratury. Pojawiła się taka informacja w Polskiej Agencji Prasowej, że pan wnosił, że prokuratura wnosiła o 5 lat, o maksymalny wyrok kary. Czy to jest informacja nie
nieprawdziwa? To jest informacja nieprawdziwa, gdyż prokurator rejonowy wnosił o wymierzenie w stosunku do jednego z oskarżonych kary 2 i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a do drugiego z oskarżonych kary 2 miesięcy pozbawienia wolności. Rozumiem, że skoro zadowala Was ta kara, to z Waszej strony nie będzie apelacji. Te kwestie podejmiemy po zapoznaniu się, po zdaniu referatu prokuratorowi rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim.